Cześć. Chyba każdy, kto miał okazję składać starego peceta tak między 386 a Pentiumem 2, zgodzi się, że było to ciekawsze doświadczenie niż to, z czym mamy do czynienia dzisiaj. Wszędobylskie zworki, autoexec, F-disk, cylindry, ostra jak brzytwa obudowa ważąca 1000 słońc – to tylko niektóre z atrakcji. Z tym ciekawym doświadczeniem to był żart, nikt za tym nie tęskni i cieszmy się, że mamy to już za sobą. W tym materiale cofniemy się do tych czasów. Zbudujemy od podstaw peceta z procesorem 386, dorzucimy koprocesor, na komputer zainstalujemy DOSa, sprawdzimy tonę gier, wgramy Windowsa 3.11 oraz, bo możemy, Windowsa 95, a na deser sprawdzimy jak i czy w ogóle działa na tym cudeńku internet. To jednak nie wszystko, bo dla hecy dodamy kartę będącą radiem. Zastanówcie się, czy karta z radiem na slot ISA zadziała w 2021 roku. Odpowiedź znajdziecie pod koniec klipu. Na końcu znajdziecie też ciekawostkę odnośnie tego klipu i mojego kanału. Zapraszam do oglądania. Procesor, jaki wykorzystam, to AM386, czyli klon intelowego 8386, produkowany przez AMD. Jest na papierze i w praktyce zresztą też lepszy niż intelowy oryginał. Mamy tutaj taktowanie 40 MHz, gdzie Intel stanął na 33 MHz. Szacuje się, że model AMD z takim taktowaniem jest wydajnościowo porównywalny z procesorem 486 z taktowaniem 25 MHz. Nie można jednak zapomnieć, że rodzina 486 jest dość liczna i modele 486 z taktowaniem 25 MHz to najsłabsze modele z tej rodziny i są o wiele, wiele gorsze od tych najmocniejszych. Mówiąc po ludzku, na 486 25 MHz granie w Quake'a jest niemożliwe. Ba, nawet na modelu DX z taktowaniem 33 MHz nie ma co liczyć na partyjkę w szlagier od id Software, co miałem już okazję pokazać w klipie przybliżającym historię gry. Natomiast na modelu DX4 z taktowaniem 100 MHz można już w Quake'a grać całkiem przyjemnie. O procesorze 386 nie będę się tutaj produkował, bo zrobiłem to w oddzielnym materiale. Link znajdziecie w opisie. Płyta główna, jaka będzie podstawą do zbudowania tego peceta, to PC Chips M321 w wersji 2.3. I już teraz zaznaczę, że nie jest to byle jaka płyta. Mobo może się pochwalić 8 slotami ISA, w tym dwa krótsze 8-bitowe. Możliwe jest tutaj osadzenie CPU o taktowaniu max 40 MHz, cache'u może być max 256 KB, a osadzonych jest 64, natomiast maksymalna ilość RAMu wynosi aż 32 MB. BIOS jest firmy AMI. Bateria oczywiście wymieniona, znalazłem sprzedawcę na AliExpress, który za grosze sprzedawał paczki po 10 sztuk. W roli koprocesora wystąpił u mnie kultowy Intel 387. Zobaczcie, jak ślicznie wyglądają loga Intela i AMD obok siebie. Być może nie wszyscy wiedzą, więc szybko wyjaśnię, co on takiego robił. Otóż w starych pecetach, tak do 486, choć w zasadzie koprocesor do 486SX był tak naprawdę procesorem 486DX, który wymagał obecności procesora 486SX i który, kiedy go wykrywał, odcinał go i przejmował wszystkie jego zadania. Ale to historia na inną okazję. Był jeszcze koprocesor NX587, ale to tym bardziej historia na inną okazję. Wracając do tematu, w starych komputerach, na przykład z procesorami 286 czy 386, możliwe było dodanie oddzielnego układu, który zajmował się operacjami na liczbach zmiennoprzecinkowych, z którymi procesory sobie nie radziły. Pierwszym procesorem z rodziny x86 ze zintegrowanym koprocesorem był 486DX. W erze 286-386 z koprocesora korzystały przede wszystkim programy dla profesjonalistów, wszelakie CAD-y czy programy matematyczne. A czy obecność koprocesora wpływała na ilość klatek w grach?
Teoretycznie tak, praktycznie nie. A powód jest prosty. Nikt nie pisał wtedy gier stricte pod koprocesory, bo były one drogie i tym samym nie gościły często pod strzechami. Zamiast tego w sporadycznych przypadkach posiadacze 387 mogli liczyć na coś ekstra, na przykład w symulatorze lotu Falcon 3, aby wybrać najbardziej złożony model lotu, trzeba było posiadać koprocesor, ale inne tryby już go nie wymagały. RAM-u zainstalujemy 16 MB w 4 kostkach i choć płyta pozwoli na osadzenie dwa razy takiej ilości, to i tak jest to dużo za dużo. Wykorzystam moduły SIM 30 pin produkcji Oki. Karta graficzna, jaka znajdzie się w środku, to Xeng ET4000 z 0,5 MB pamięci własnej. Potwór. Powinien sobie poradzić z każdym tytułem z tamtych lat. Powstało wiele modeli kart serii 4000, ta posiadana przeze mnie ma dopisek AX i jest najczęściej spotykaną wersją. W kolejnym slocie ISA znajdzie się karta muzyczna firmy Opti, model 929. Jest to solidna konstrukcja zgodna z Soundblaster Pro. Do karty można podpiąć napęd CD-ROM i mam w planie z tego skorzystać. No właśnie, zapomniałem o karcie rozszerzeń. Jako już na płycie głównej nie ma zintegrowanego kontrolera IDE, FDD czy portów COM, konieczne jest użycie dedykowanej karty. Posiadana przeze mnie Goldstar Prime 2C jest dość pospolitym rozwiązaniem, co jest tutaj istotne, bo... widzicie, ile tam jest zworek? Pospolita karta oznacza, że łatwiej znaleźć instrukcję w internecie i faktycznie, długo nie trzeba było szukać. Wszystko na tacy. Do kolejnego slotu ląduje karta sieciowa. Nie był to z pewnością częsty bywalec w tej klasie sprzętu, a już na pewno nie sieciówka ze złączem RJ45, już prędzej ze złączem BNC. Karta jest produkcji firmy 3COM, model Etherlink 3. Przechodzimy do kwestii dyskowych. W retro-PC-cie znajdą się dwa dyski. W zasadzie to jeden dysk i jedno coś, co będzie udawać dysk. Po kolei. Dyskiem talerzowym będzie Conner CP30104 o pojemności 120 MB. Drugim magazynem danych będzie konwerter, choć to nie jest najlepsze określenie. Z kart pamięci CF do IDE. Karta pamięci ma pojemność 128 MB i jest firmy Crucial. Niestety, dyski twarde z tamtego okresu coraz częściej odmawiają posłuszeństwa. Na szczęście jest w czym wybierać. Oprócz zastosowanego przeze mnie gadżetu są jeszcze na przykład moduły DOM. Lecimy dalej. Stacje dyskietek, bo oczywiście będą dwie. Wykorzystamy małą stację 3,5 cala od Samsunga i wielką stację 525 wyprodukowaną przez firmę TIC. Suplementem będzie napęd CD-ROM. Napędy optyczne rzadko gościły w blaszakach z procesorem 386, ale przenoszenie większej ilości gier na dyskietkach nie jest najprzyjemniejszą czynnością, więc zamontujemy w środku napęd, który ułatwi nam przenoszenie danych. Plan początkowy był taki, aby wykorzystać napęd Toshiba, ale po pierwszym użyciu dosłownie się rozsypał. Zastąpi go świetnie zachowany napęd Sony. Mała dygresja. Napędy optyczne fatalnie się starzeją. 90% moich starych CD-ROMów ma problemy z mechanizmem wysuwania tacki. Lasery, o dziwo, wszystkie sprawne. Została już tylko obudowa i zasilacz. Zależało mi na tym, aby obudowa była stosunkowo mała. Zaczyna mi brakować miejsca w domu, ale na tyle duża, aby pomieścić wszystkie wybrane podzespoły. Po długich poszukiwaniach udało się. Nie mam pojęcia, jakie firmy jest to Tower, Delta to raczej nazwa producenta całego peceta. Nieważne. Zasilacz AT jest w dobrym stanie, choć z czasem zostanie zastąpiony ATX-owym z odpowiednim konwerterem. Moc zasilacza to 200 W. Obudowa jest całkiem pojemna, posiada dwie zatoki 5.25 i tyle samo 3,5 cala. W środku jest jeszcze miejsce na dwa dyski twarde. Wyświetlacz stanu turbo nie pokazuje MHz, ale napis High-Low. Jedyny mankament obudowy to odczepiony kabelek od głośniczka i choć naprawa nie jest skomplikowana, to i tak prościej zastąpić głośnik takim oto brzęczykiem. To już wszystkie podzespoły, można zabrać się za składanie.
Gotowe, nie będę trzymał Was w niepewności, wszystko działa. Posłuchajcie tego fantastycznego dźwięku odpalania maszynki. Teraz zaczyna się prawdziwa zabawa. Zaznaczę, że obraz nagrywam graberem Avermedia C127 Extreme przy pomocy drugiego komputera. Wchodzimy do BIOSu. Oprócz standardowych czynności jak ustawienie czasu czy ustawienie butowania, musimy tutaj zrobić jeszcze jedną rzecz, bez której nie możemy iść dalej. Musimy ręcznie ustawić parametry dysków twardych. Trochę poszperania w internecie i gotowe. Ok, zaczynamy zabawę z DOS-em, Windowsem, a w zasadzie Windowsami. Nie będę jednak przyciągał tego materiału. Jeśli faktycznie jesteście zainteresowani procesem instalowania i konfigurowania DOS-a, to odsyłam Was do kolejnego materiału. Zobaczycie w nim, ile pracy i czasu trzeba było kiedyś poświęcić od momentu poskładania peceta do momentu użyteczności maszynki. Dodam tylko, że najbardziej problematyczna okazała się karta graficzna, która usilnie wymuszała monochromatyczny tryb wyświetlania. Udało się to naprawić software'owo. Teraz przeskakujemy do momentu, w którym DOS w wersji 6.22 jest już zainstalowany i przechodzimy od razu do benchmarków. A jeśli interesuje Was to, jak powstał system DOS, to na ten temat też mam oddzielny klip. Zaczniemy od programu System Information, który wyświetla specyfikę naszej maszynki. Zwróćcie uwagę, jak dużo brakuje nam do Pentiuma 66. Benchmark procesora wbudowany w narzędzie SpeedSys pokazuje wynik 5,87. Można rzec, że wszystko jest zgodnie z oczekiwaniami, a na wykresie zaznaczono też inne CPU, m.in. 486DX2. Kolejny program, który powie nam co nieco o naszym sprzęcie, to PC Specs. Program wyświetla m.in. to, ile mamy cache'u, bo nie każda płyta chwali się tym podczas butowania, jak ta, na której zbudowany jest ten zestaw. Test wydajności podaje, że relatywna wydajność tego peceta to 2820% standardowego IBM PC. Ciekawe. Za to Landmark System Speed Test twierdzi, że blaszak działa jak 59 MHz 286 ze 124 MHz koprocesorem. Dla porządku odpaliłem jeszcze NSSI. Program nie przeprowadza klasycznego benchmarku, ale pokazuje wydajność CPU oraz koprocesora na tle innych rozwiązań. Jak widać, program twierdzi, że ten PC chodzi gorzej niż stokowy AM386DX40. Wyniki FPU również nie zachwycają. W testach nie mogło zabraknąć Superscape VGA Benchmark, co ważne w wersji 1.0, która jest bliższa tej klasie PC-towi. Wynik to 11,3 klatek na sekundę. O wiele bardziej wymagający PC Player Benchmark pokazał wynik 3,3 klatki. Pora na jakieś gry. Sprawdźmy zatem, w jakie gry mogli grać posiadacze blaszaka o podobnej specyfikacji. Na start Doom. Doom to jedna z nielicznych DOS-owych gier, która poda nam dokładną liczbę klatek. Test, który widzicie, przeprowadzony był przy najlepszych opcjach graficznych z najbardziej powiększonym ekranem. Po dłuższej chwili gra wyświetla ilość tzw. real ticks. Aby uzyskać ilość klatek, bierzemy liczbę 74690 i dzielimy ją przez real ticks. Wychodzi nam, że ilość klatek to 5,5. Czy to znaczy, że w Dooma nie da się grać na 386? Niekoniecznie. Nikt przecież nie grał w Króla Brutalności bez HUDa, a to już kilka klatek w górę. Jeśli do tego dodamy zmniejszone okno i zmniejszone detale, to voilà. Doom całkiem grywalny. Całkiem znaczy się ledwo. Ale jak widać, grywalny. Nie mogłem nie sprawdzić Quake'a. Tak, wiem, że nawet na 486 ta gra ledwie zipie, a na tym zestawie nawet Doom jest grywalny tylko umownie, ale ciekawość zwyciężyła. I software umieściło w instalatorze gry specjalny komunikat dla posiadaczy 386, którzy mieliby ochotę pograć w ich grę. Uwaga, Quake chodzi na 386 jedynie odrobinę szybciej od martwej pazurczatki. Pazurczatka to taka mała małpka, którą można spotkać w puszczach Ameryki Południowej i Środkowej. I choć ta jest raczej zwinna i szybka, to z pewnością nie po tym, jak wyzionie ducha.
Warto też dodać, że Quake nie odpali się na 386, jeśli nie zainstalujemy jakiegoś koprocesora. Tak więc gra uzyskuje na tym blaszaku wynik 1,7 klatki na sekundę. W czeluściach forum Wogons można znaleźć wiele wątków z wynikami tej gry w parze z procesorem klasy 386 i są to niemal zawsze wartości poniżej 2 klatek. Jeden z użytkowników chwalił się kiedyś wynikiem 2,5 klatki, ale na podkręconym AM386 do 49,15 MHz. A jeśli myślicie, że zmiana rozmiaru okna pomoże, to proszę, minimalny rozmiar okna, minimalna rozdzielczość 320x200 i gra dalej kompletnie niegrywalna. Osobiście uważam jednak, że to żyją czasów, kiedy ktoś tak zmodyfikuje silnik gry, że Quake na 386 wyciśnie te 20 klatek. Trzeba tylko oduczyć Quake'a korzystania z koprocesora, dodać obsługę niższych niż te dostępne w grze rozdzielczości, uprościć oświetlenie i pomajstrować przy teksturach. Może nawet taki tryb, jaki jest dostępny w EZ Quake, czyli samoocieniowanie plus jakaś ingerencja w geometrię poziomów na wzór tego, co można było zobaczyć w wersji saturnowej. Dlaczego tak myślę? Zobaczcie sami, zrobiłem prosty poziom w edytorze QLE. Poziom to za dużo powiedziane. Pokój, ot, zwykły sześcian, z jedną teksturą i bez skomplikowanego światła. Jak widać, gra jest dalej niegrywalna, choć jest już lepiej, ale po zmniejszeniu okna z rozgrywką okazuje się, że Quake na 386 zaczyna działać całkiem znośnie. Widzę tutaj światełko w tunelu. Jeśli macie wiedzę i dużo wolnego czasu, to zapraszam do kontaktu, chętnie zrobię o tym film. Miejcie na uwadze, że Quake na 386 to taki trochę święty graal. Okej, testów growych ciąg dalszy. Ale wiecie co? Tych gier jest naprawdę dużo. Ponad setka. I zdaję sobie sprawę z tego, że nie każdego ten aspekt starych komputerów interesuje. Więc oto krótki teledysk z wybranymi tytułami, a po jego zakończeniu, jeśli gry was nie interesują, możecie przeskoczyć do tego czasu. Pierwszy Warcraft balansował na granicy płynności, a najbardziej w graniu dokuczała płynność przewijania ekranu. X-Wing nie ma natomiast problemu z płynnością przy najlepszych opcjach graficznych, zarówno podczas wstawek filmowych, jak i podczas potyczek. Ecstatica również działa płynnie, spowalniając jedynie podczas zmiany kamery, co jest chyba zasługą dysku. AFD Beholder działa płynnie, bez jakichkolwiek spowolnień, ale chyba nie jest to dziwne, gra działa też na Amidze 500, nie należy do tych dynamicznych. Skoro Doom jest zjedliwe na 386, to Wolfenstein 3D tym bardziej. Gra nie sprawiała problemów i to przy najbardziej powiększonym oknie z rozgrywką. Skyroads również nie robił problemów, płynna i przyjemna rozgrywka, nawet podczas zwiększonej prędkości pojazdu. Działający na silniku Wolfa Rise of the Triad przy niemaksymalnym rozmiarze okna ledwo grywalny. Dopiero po zmniejszeniu można mówić o komfortowej grze. Mało znany tytuł Nightmare 3D utrzymywał płynność nawet jak robiło się gorąco, i to przy największym rozmiarze okna. Szalone wyścigi BC Races okazały się ledwo grywalne na tym PC-cie. Rozgrywka jest możliwa, ale framerate jest daleki od idealnego. Przygodówka Beneath a Steel Sky jest w pełni grywalna, wszystkie animacje są płynne, a przejścia pomiędzy lokacjami nie trwają długo. W Armored Fist detale ustawione na minimalne i niewiele to pomaga. Framerate do płynnych nie należy, a gra wygląda po prostu brzydko. Szachy na wesoło, czyli Battle Chess, działają tutaj płynnie nawet podczas najbardziej skomplikowanych animacji, ale jedynie w trybie bez wesy. W wyższej rozdzielczości animacja klatkuje. Trzecia odsłona Crazy Cars pomimo dynamizmu rozgrywki działa bezproblemowo. Nie jest też niespodzianką to, że Civilization śmiga tutaj bez zająknięcia.
Pora na kolejny tytuł, który kompletnie udławił tego szaraka. Taką grą jest Elder Scrolls Arena. Nawet po ustawieniu minimalnych detali gra jest ledwo grywalna, a w zasadzie to jest zwyczajnie niegrywalna. 3D Pitfall, czyli próba przeniesienia Tetrisa w trzeci wymiar, nie stwarza tutaj żadnych problemów, co patrząc na szatę graficzną chyba dziwne nie jest. W Descent nawet ustawienie najmniejszych detali niewiele daje, gra niestety niegrywalna. Podobnie Fate to Black, który pokazał jeszcze większe slideshow. Ciekawie wygląda sytuacja z grą FX Fighter. Przy wysokich detalach tytuł kompletnie niegrywalny, przy niskich jest lepiej, ale gra wygląda tak. Bez większych nadziei sprawdziłem też Tech War, czyli pierwszą grę na silniku Build, który napędzał jeszcze m.in. Duke'a. Niespodzianki brak, gra kompletnie niegrywalna. Tyrion 2000 chodzi płynnie, nawet jak na ekranie wiele się dzieje, co akurat w tej grze rzadkością nie jest. Heretic wymaga zmniejszenia okna i to zmniejszenie, które widzicie, nie jest wystarczające. Przy większej zadymie gra zamienia się w slideshow. W Hearl, pomimo grafiki na poziomie Wolfa 3D, na tym PC-cie nie pogramy. Ilość klatek zdecydowanie poniżej akceptowalnego poziomu. Django Strike jest tutaj grywalny, bez znaczenia co akurat dzieje się na ekranie. Nie mogło zabraknąć jakiejś odsłony Commander Keen, padło na część szóstą i oczywiście gra chodzi bez problemu. W Ken's Labyrinth klatki w normie i to bez zmniejszania okna z rozgrywką. Betrayal at Krondor zrobił się grywalny dopiero po zbiciu detali do minimalnych i choć framerate nie zachwyca, to tytuł jest grywalny. Little Big Adventure jest tutaj zaskakująco płynny. Nie napotkałem na żadne problemy z frameratem, a szczerze mówiąc spodziewałem się takowych. Natomiast nie spodziewałem się problemów przy grze Lion King, a jak widać gra działa fatalnie. Na otarcie łez kultowy Prehistoric 2, który jak widzicie nie ma żadnych problemów z płynnością. Całkiem nieźle wypadł Quarantine. W grze dużo się dzieje, a grafika do najgorszych nie należy i nawet na tak skromnym zestawie możemy mówić o komfortowej grze. Tego jak i czy będą tutaj działać Settlersy 2 byłem bardzo ciekawy. Okazuje się, że działają, ale tylko teoretycznie. Przy minimalnej rozdzielczości 640x480 tempo gry jest tak wolne, że grać się odechciewa. Natomiast podczas zabawy z SimCity 2000 nie napotkałem żadnych problemów, choć te z pewnością pojawią się przy bardziej rozbudowanych miastach. Nie liczyłem na to, że Screamer będzie na tym blaszaku grywalny, ale aż takiego pokazu klatek się nie spodziewałem. Za to Dark Forces chodzi tutaj bardzo szybko, ale tylko przy najniższych opcjach graficznych, które sprawiają, że gra wygląda tak jak widzicie. Supercards po ustawieniu wszystkich opcji na maksa, w tym efektów pogodowych, trzyma klatki na akceptowalnym poziomie. System Shock po ustawieniu wszystkiego na minimum ledwo zipie. Gra jest możliwa, ale spowolnienia dają się we znaki. Sprawdziłem też polskiego Teenagenta. Oczywiście nie ma problemu z płynnością. Virtual Pool działa płynnie jedynie w rozdzielczości 320x240, ale za to przy maksymalnych detalach, m.in. przy włączonych cieniach. Z 4x4 Offroad Racing nie było problemu, w końcu gra działa płynnie nawet na 286. Action Supercross balansuje na granicy akceptowalnego poziomu klatek, no ale na upartego można grać. Resident Evil tamtych czasów, czyli Alone in the Dark, działa tutaj zaskakująco płynnie, można się jedynie przyczepić do przestojów podczas zmiany kamery. Przy opcjach Battle Isle trzeba było trochę pogrzebać, finalnie ustawiłem najniższe detale przy najszybszym ustawieniu przebiegu potyczek. To właśnie wektorowe animacje potyczek są najbardziej wymagającym elementem gry, jak widać ich płynność jest zadowalająca. Blakestone to kolejny tytuł, który mnie zaskoczył, nie spodziewałem się problemu z płynnością i byłem w błędzie. Dopiero zmniejszenie okna z grą spowodowało, że w Blake'a nie tyle da się grać, co aż chce się grać. Kolejny FPS i kolejny raz możemy mówić o płynnej rozgrywce. Jak widać, Curse of the Catacombs chodzi na 386 bez najmniejszych problemów. F14 Tomcat chodził tak płynnie, że prawie zapomniałem, na jakim PC-cie testuję ten tytuł. Wow.
Pierwsze Heroes of Might and Magic się odpalają, ale o komfortowej grze nie ma mowy. Tempo przewijania ekranu jest dramatyczne, ale na pociechę potyczka przebiega bez spowolnień. Coaster okazał się grywalny i to zarówno podczas projektowania, jak i podczas o wiele bardziej wymagającego testowania kolejki. Dracula Brama Stokera chodzi płynnie, ale żaden to wyczyn, bo gra ucztą dla oka nie jest. Dustbot działa płynnie, a sama gra wygląda po prostu pięknie. Kolejny tytuł, który sprawdziłem z czystej ciekawości bez większych nadziei, Command & Conquer. Cóż, gra działa, ale nawet po ustawieniu najszybszej prędkości gry, to ta działa jakby w trybie slow-mo. W księcia w wersji 3D tutaj nie pogramy, ale odsłona 2D śmiga. Testowany przeze mnie Duke Nukem 2 chodzi bez problemu. Dune 2 na tym blaszaku chodzi idealnie, no ale nie mogło być inaczej, gra działa przecież nawet na Amidze. Trudno oceniać prędkość działania takich gier jak Elvira 2, bo z definicji takie gry nie są płynne. W każdym razie wszystko działa ok. Klimatyczny Gabriel Knight, choć jest stosunkowo nową grą jak na ten zestaw, to nie stwarzał problemów. Hard Driving 2, który wygląda tylko odrobinę gorzej od najnowszej odsłony Need for Speed, również nie był problemem dla tego peceta. Jedna z moich ulubionych gier od id Software zaraz po Quake'ach i Doom'ach, czyli Dangerous Dave in Haunted Mansion. Zero problemów, nic tylko grać. The Incredible Machine nie jest żadnym wyzwaniem dla testowanego blaszaka, gra jak najbardziej grywalna. Kolejna przygodówka na liście, Indiana Jones and the Fate of Atlantis. Jak widać, tytuł działa idealnie. Gdyby Hover Tank nie działał tutaj dobrze, można by się było zacząć martwić. Na szczęście nie trzeba, bo framerate jest w normie. Serię Leisure Suit Larry zacząłem testować od części 6. Wszystko działa poprawnie, można więc założyć, że wcześniejsze również nie będą protestować. Druga część gry Lemmings także działa płynnie i raczej na pewno pierwsza część będzie tutaj śmigać. Duchowy następca serii Eye of the Beholder, czyli Lands of Lore, wyświetla płynne animacje zarówno podczas przerywników, jak i podczas zwiedzania lokacji. Jack Rabbit zachowuje płynność pomimo tego, że jak widać jest to tytuł, w którym akcja jest wyjątkowo szybka. Naprawdę trudno oderwać się od Martian Memorandum, moim zdaniem jednej z lepszych staroszkolnych przygodówek. Na tym zestawie gra działa perfekcyjnie. Z Master of Orion zestaw również sobie poradził, no bo z czym sobie tutaj nie radzić? Od strony graficznej jest to wyjątkowo niewymagający tytuł. Na liście gier z najbardziej odjechanym tytułem Moonshine Racers jest z pewnością wysoko. Moonshine, jeśli ktoś nie wie, to gorzałka lub bimber jak to woli. Gra działa płynnie. Power Drum, mogący się pochwalić świetną wektorową grafiką, trzyma klatki na wodze. Nie można przyczepić się do prędkości działania trzeciej odsłony Police Quest. Wszystko w normie, nawet podczas odgrywania animacji. Powermonger, jak pewnie się domyślacie, jest tutaj grywalny, a obraz nie rwie się nawet podczas szybkiego przewijania pola walki. W Reunion wszystko działa płynnie i nieważne, czy jest to ekran badań, czy podgląd planety. Rig Dangerous 2 ma swoją wersję nawet na C64, więc byłoby wstydem, gdyby tutaj gra dobrze nie działała. Wstydu jednak nie ma, bo tytuł działa bardzo dobrze. Śmieszny Big Red Adventure działa bez zająknięcia, nawet podczas bardziej rozbudowanych animacji. Sprawdziłem też Transport Tycoon. Cóż, gra jest nawet grywalna do momentu, aż nie zostaniemy zmuszeni przewinąć ekran, co w tej grze rzadkie nie jest. Pierwsze UFO z pod tytułem Enemy Unknown nie robiło problemów, czy to na mapie świata, czy też podczas potyczki. Wszystko w normie. Dynamiczny Stun Runner z niebyle jaką grafiką wektorową trzymał klatki na wodze. Kolejny eksperyment z góry skazany na niepowodzenie, Tomb Raider. Gra się odpala, menu działa, niestety po wejściu do gry po dosłownie sekundzie Lara się wykrzacza. Framerate w przyjemnej dla oka Ultima Underworld jest w normie, a animacje przerywnikowe odtwarzają się płynnie. Under a Killing Moon to bez wątpienia jedna z najładniejszych gier wydanych w roku 1994. W sumie to chyba najładniejsza, a był to rok wydania drugiego Dooma. Problem polegał na tym, że mało kto był w stanie odpalić wtedy ten tytuł przy maksymalnych detalach.
na tym PC-cie, aby wspólnie z detektywem Texem Murphym spędzić kilka godzin, trzeba ustawić rozdzielczość 320 i detale na minimalne. Rezultat to slideshow w niskiej rozdzielczości i na małym ekraniku. Ale chociaż podczas przerywników filmowych wszystko jest w normie. Wing Commander 2 można na tym szaraku grać bez obaw o płynność, zarówno podczas przerywników, jak i podczas potyczek. Curse of Monkey Island chodzi idealnie, animacje są płynne, przewijanie ekranu również. W Mortal Kombat 3 tutaj nie pogramy, gra się odpala, ale gubi klatki, co w tak dynamicznym tytule jest nie do zaakceptowania. Skoro część trzecia tutaj średnio wypada, sprawdziłem jedynkę. Wydaje się chodzić jeszcze gorzej niż część trzecia. Alien Legacy zachowuje płynność na każdym segmencie rozgrywki, nawet na tym najbardziej wymagającym, czyli na podglądzie planet. W Cyclones, aby nie oglądać pokazu obrazków, trzeba ustawić minimalne detale i absurdalnie małe okno z rozgrywką, a to i tak nie wystarcza, aby framerate był idealny. Kultowy, w pewnym sensie, Isle of the Dead działa płynnie. Tylko trudno powiedzieć, czy jest to plus czy minus, bo tytuł uznawany jest powszechnie za największy krab wszechczasów. Komfortowa rozgrywka w Strife możliwa jest dopiero po solidnym zmniejszeniu okna z grą. Jednak przy bardziej otwartych lokacjach Strife i tak zaczyna klatkować. Aladdin jest grywalny, ale ledwo. Z tempem rozgrywki jest zdecydowanie coś nie tak. W Big Red Racing ustawiłem minimalne detale i jak widzicie, niewiele to pomogło. Gra pokazuje jedynie slideshow. Jak na tak stary tytuł, NASCAR Racing posiada bardzo dużo opcji graficznych. Przy wszystkim na maksa, slideshow. Po ustawieniu wszystkiego na minimum, też slideshow, ale mniejszy. Taki prawie grywalny slideshow. Terminal Velocity po ustawieniu wszystkich opcji na minimalne wartości niestety pozostaje niegrywalny. Another World na blaszaku z 386 działa bardzo dobrze, rozgrywka płynna i to zarówno podczas zwiedzania lokacji, jak i podczas odgrywania przerywników. W Worms da się grać, choć tempo przewijania ekranu na większe odległości tyłka nie urywa. Electro Man albo Electro Body, jak to woli, czuje się na tym PC-cie świetnie, zero przecięć, wszystko działa jak należy. Omawiana w jednym z moich klipów operacja Glemp też działa tutaj dobrze. Zainteresowane historią tej gry odsyłam do kolejnego materiału powiązanego. Kultowa Prince of Persia chodzi płynnie, warto jednak zaznaczyć, że gra działa płynnie nawet na maszynkach z procesorem 286. Zrobo zestaw też sobie poradził i ponownie nie jest to nic niezwykłego, bo gra wygląda tak jak widzicie. Supaplex utrzymuje płynną animację nawet podczas dużych eksplozji. Rozgrywka w Stellar 7 jest płynna, a jak widać jest to wymagający graficznie tytuł. W Wacky Wheels ustawiłem średnie detale, tak jak sugerował konfigurator, dla tej klasy maszynki. Rezultat to płynny gameplay bez żadnych przecięć. Trochę już dzisiaj zapomniano, ale cały czas świetna platformówka Vinyl Goddess from Mars chodzi tutaj perfekcyjnie. Nie można się też przyczepić do prędkości działania Highway Hunter. Pierwszy Discworld nie stwarzał problemów, wszystkie animacje są płynne, nawet z przewijaniem ekranu nie ma problemów. Oregon Trail nie jest żadnym wyzwaniem dla peceta, bo jak widzicie jest to wyjątkowo statyczny tytuł. Power Drive jest grywalny tylko trochę. Tempo animacji nie zachwyca, ale na upartego, albo raczej zdesperowanego, można grać. Sensible World of Soccer i to edycja 9697 daje się odpalić na zestawie, ale tempo rozgrywki nie jest tak szybkie jak być powinno. Overdrive okazał się zaskakująco płynny, a akurat w tej grze odrobina spowolnienia akcji byłaby miłym ułatwieniem. Na koniec Tube. Gra jak widzicie może się pochwalić nie byle jaką grafiką, ale 386 to niestety za mało, aby grać komfortowo w ten tytuł. Tragedii nie ma, ale do ideału też daleko. Jak widać gry 2D, które nie wymagają WES-y, radzą sobie w miarę na naszym zestawie. Za to gry 3D, nawet te ultra stare, ledwie zipią. Sytuację ratują gry z wektorową grafiką, które są i tak bardziej odpowiednie czasowo dla tej klasy maszynki. Ciekawe, czy gry wektorowe też doczekają się takiego renesansu jak gry pikselowe. Ja jestem za.
gry sprawdzone, to zajrzyjmy teraz do Windowsa 3.11. Instalacja idzie gładko, no ale co tutaj dzisiaj robić? Odpalanie gier nie było domeną 3.11, to może sprawdzimy, jak działa internet? Procedura instalacji sieci w 3.11 jest prosta. Zaczynamy od doinstalowania do systemu paczki TCP/IP, potem dodajemy odpowiedni protokół, ustawiamy automat przy DHCP i gotowe. Znacznie dłużej zajęło mi znalezienie przeglądarki, która wyświetliłaby jakąkolwiek stronę. Tą najlepszą okazała się Opera w wersji 3.62. Nie wygląda to idealnie, no ale chyba nikt się tego nie spodziewał. Większość stron się oczywiście nie otwiera, ale tych kilka działających się jeszcze znajdzie. Jest jeszcze jedna ciekawostka, którą warto poruszyć, a mianowicie, czy wiedzieliście, że część aplikacji Win32 można odpalić na 16-bitowym Windowsie? Wszystko za sprawą Win32S. To środowisko uruchomieniowe od Microsoftu wymagało ręcznego dodania do 16-bitowych okienek i działało tylko z garstką aplikacji. Razem z instalatorem Microsoft rozpowszechniał kopię gry FreeCell, znanej wszystkim karcianki. Inne znane aplikacje z 32-bitowego Windows 95, jakie można było odpalić na Win3.11 dzięki Win32S, to np. 3D Pinball Space Cadet oraz pakiet Office 95. Ot, taka ciekawostka. Idziemy dalej. Nasz procesor mieści się w wymaganiach minimalnych Windowsa 95, sprawdźmy zatem, jak to tutaj wygląda. Instalacja trwała około godziny i przebiegła bezproblemowo. Instalator wykrył nawet zainstalowaną kartę sieciową, ale dźwiękowe już nie. Wystarczyło odpalić wyszukiwanie nowego sprzętu w panelu administracyjnym, aby naprawić ten problem. Windows 95 działa, a ponieważ mamy 16 MB RAM-u, nie jest tragicznie. Dodajmy, że minimum to 386 SX i 4 MB RAM-u, choć wersja SX procesora nie była oficjalnie podawana przez Microsoft. Za to konfiguracja, na jakiej firma z Redmond zalecała korzystanie z okienek 95, to 486 z 8 MB RAM-u. Windows zjadł prawie 100 MB miejsca na dysku, czyli dużo, biorąc pod uwagę, że cały dysk ma 128 MB. Dlatego właśnie w tej klasie maszynkach Windows 95 nie był częstym gościem. Pamiętajcie też, że internet nie był wtedy standardem, gry można było odpalać z DOS-a wspomaganego Norton Commanderem, a Word i Excel dopiero miały zwojować świat. Co zatem ówczesny użytkownik domowy miał tutaj robić? Faktycznie niewiele. Posiadacze lepszych pecetów mogli bawić się multimedialnymi grami i programami. Niestety posiadacze gorszych niż Pentium procesorów musieli obejść się smakiem. A jeszcze raz podkreślam, przyjemność obcowania z oknami kosztowała cenę Windowsa, zakładając, że Windows nie był kupiony na straganie, plus 100 MB mniej na dysku. Czyli w wielu przypadkach niemal całą przestrzeń na dane, jaką dysponował PC z procesorem 386. A jak to wyglądało w złotówkach? Windows 95 można było zdobyć za 360 zł. Dysk o pojemności 270 MB kosztował 525 zł, no bo nie oszukujmy się, posiadacze blaszaków z procesorem 386 musieliby zainwestować w większy lub dodatkowy dysk. A skoro już jesteśmy przy rzeczach, które posiadacze 386 musieliby ulepszyć, to z pewnością konieczne byłoby też dodanie RAM-u, bo wielu nie spełniało minimalnych wymagań w tej materii. Dodatkowe 4 MB to cena od około 470 zł w górę. Teraz skorelujmy to z faktem, że średnie wynagrodzenie w 1995 roku w naszym kraju wynosiło 700 zł. Żeby być fair, w chwili kiedy Windows 95 wyszedł na rynek, nawet w naszym kraju PC-ty z procesorem 386 były w odwrocie. Również po blaszaki z 486 sięgano coraz rzadziej, a Pentium zaczynał być standardem. Ale żeby być jeszcze bardziej fair, w sklepach komputerowych cały czas możliwe było nabycie zestawu z procesorem 386. Amigę 500, pomimo tego, że rok wcześniej Commodore kopnęło w kalendarz, też można było kupić, a przypomnę, że Przyjaciółka 500 miała swoją premierę w 1987 roku, a produkcję zakończono w 91. Wracamy do naszego peceta. Sprawdzimy szybko, jak wygląda internet pod 95 na tym wehikule. Nie chciało mi się szukać najlepszej przeglądarki pod tego Windowsa, więc skorzystałem z mojej ulubionej, która wiem, że działa sprawnie w tych okienkach, czyli Off by One Web Browser. Strony jak widać działają, ale ponownie jest to tylko garstka. Zerknijmy jeszcze na watomierz. Kiedy komputer po prostu włączymy i nic na nim nie robimy, miernik pokazuje max 43 W. W piku podczas bootowania niecałe 50 i podobnie kiedy odpalimy slideshow pod tytułem Quake,
widzimy max 48W. Cały czas komputer pracował z wciśniętym turbo, czyli w tym PC-cie bez spowolnienia. Zobaczcie, jak to wygląda w praktyce. Przycisk turbo jest wciśnięty i jak widać w programie System Information moc maszynki jest maksymalna. Po wyłączeniu przycisku turbo moc spada o około 50%. Przy okazji wtrącę, że znalazłem ofertę na komputer 386 z ciekawym opisem. Fajnie się na nim grało w Supaplexa. Były takie poziomy, że ścigałeś się z komputerem. Dobrze było wtedy wyłączyć turbo, człowiek miał większe szanse. Faktycznie, była to fajna metoda oszukiwania, ale niestety nie zawsze się sprawdzała, bo to właściwie od producenta płyty głównej czy BIOS-u zależało to, o ile moc maszynki zostanie obniżona i czasami było to tak mocne spowolnienie, że nawet oszukiwanie w grach było trudne. Ile trzeba właściwie zapłacić za taki komputer w 2021 roku? To trudne pytanie. Na pewno drożej wyjdzie składając podzespół po podzespole. Sam procesor AM386DX40 w chwili pisania tych słów to wydatek rzędu 95 zł i była to najtańsza oferta. Cały zestaw z procesorem wersji SX można znaleźć za 350 zł w górę. Taka maszynka będzie z pewnością posiadała mało RAMu i prawie na pewno nie znajdziecie w niej koprocesora czy stacji 525. Więc te 350 zł można traktować jako cenę bazową i trzeba liczyć się z tym, że ta finalna będzie o wiele większa. Wcale nie trudno przebić 1000 zł i to w wariancie bez koprocesora. Jedyna oferta z koprocesorem i z DX40, jaką znalazłem, to 1700 zł. Należy też pamiętać, że do takiego peceta potrzebna będzie specjalna dinowa klawiatura i myszka na port COM. Jeśli jednak nie chcecie kolejnych klamotów w domu, to możecie zdecydować się na przelotki i używać bardziej współczesnych sprzętów, ale zapewne znajdą się tacy, którzy nazwą to profanacją. Ja korzystam z trackballa Logitecha oraz wysłużonej klawiatury Optimusa, która tak naprawdę jest z produkcji BTC. Jest po prostu niezniszczalna. I tutaj kolejna dygresja. Czy tylko ja co roku kupuję nową klawiaturę mechaniczną do współczesnego peceta, bo ta stara się zepsuła? I nie, nie mówimy tutaj o tanich sprzętach. Na liście tych ukadrupionych klawiatur mam już SteelSeries Apex M800 oraz Logitech G413 Carbon. W tej pierwszej plastik zaczął się kruszyć, czyli klawisze zaczęły od niej odpadać. A w tej drugiej część klawiszy zaczęła odpadać, a w części jedno wciśnięcie klawisza równało się trzem wciśnięciom klawisza albo ani jednemu. Rozwój klawiatur mechanicznych poszedł w zdecydowanie złym kierunku. Zamiast dopracować przełączniki, cała para poszła w upchanie coraz to większej ilości LEDów. Szkoda, postanowiłem, że jak już ta obecna zacznie szwankować, to wracam do tych zwykłych klawiatur. A może zaproponujecie jakiś niezniszczalny model? Chętnie sprawdzę. Nie jest to z pewnością sprzęt, który poleciłbym fanom retrogrania. Pomijając to, że w większości wystarczy DOSBox, to jeśli ktoś już chce posiadać hardware do retro zabaw, to jest lepszy sposób i mówiłem już o tym w innych materiałach, do których odsyłam. Jest też darmowa metoda na zabawę niemal identycznym PC-tem. Emulator, a konkretnie PCM. To co wyróżnia ten program od chociażby VirtualBoxa, to możliwość precyzyjnego określenia modelu procesora. W naszym przypadku mamy cały wachlarz 386, zarówno produkcji Intela, jak i AMD. Niemal identyczną maszynkę jak ta, którą pokazałem, da się tutaj wyklikać. Link do pobrania PCM-a znajdziecie w opisie, znajdziecie tam też link do poradnika. Wróćmy jeszcze na chwilę do blaszaka. Został nam jeszcze jeden test, czyli karta z radiem na slot ISA. Udało mi się nabyć komplet, ale nie pamiętam ile to kosztowało, bo karta jest ze mną już ładne parę lat. Archiwum Allegro podpowiada, że taki sam zestaw był wyceniany na zawrotne 15 zł. W skład zestawu wchodzi 8-bitowa karta ISA, dwie dyskietki ze sterownikami i oprogramowaniem, antena oraz kabel do podpięcia do karty dźwiękowej. To ostatnie jest opcjonalne, bo zamiast do wejścia line in w karcie dźwiękowej możliwe jest puszczenie dźwięku bezpośrednio na głośniki, trzeba tylko pamiętać o zworce. Producentem jest firma Mediaforte, model Radioactive SF16 FMR. W dniu premiery, czyli gdzieś w 1996 roku, gadżet ten kosztował w okolicy $20, czyli coś około $34 dzisiaj, czyli jakieś 130 zł. Dołączone oprogramowanie działa z Windowsami od 3.1 w górę, ja sprawdzam pod kontrolą Windowsa 95. Co ciekawe, w instrukcji podano, że minimalne wymagania to procesor 486. Sprawdźmy zatem, czy zadziała w naszym zestawie.
Ej, suszarka, klientka idzie. Ale ma włosy. Zakocha się we mnie od pierwszego słyszenia. I w twojej cenie. Przecież jest festiwal wielkich przeceny. O reklamie. Działa. Tym samym macie odpowiedź na pytanie, czy możliwe jest słuchanie radia z pomocą 8-bitowej karty ISA w PC-cie z procesorem klasy 386 w 2021 roku. Dla tych, którzy wytrwali do samego końca, mam taką ciekawostkę, trochę o tym materiale i trochę na temat tego kanału. Otóż materiał, który obejrzeliście, to pierwszy klip, jaki zrobiłem na ten kanał, ponad 2 lata temu. To miał być mój pierwszy klip i kiedy kursor już lewitował nad przyciskiem opublikuj, w ostatniej chwili doszedłem do wniosku, że materiał w takiej wersji nie nadaje się do opublikowania. Audio było do kitu, wideo też, bo nie miałem wtedy pod ręką żadnego sensownego mikrofonu czy aparatu, a sporo kwestii zostało umówionych po łebkach. A sam materiał zacząłem robić jakieś pół roku przed planowaną datą publikacji, co widać po wynikach z Google'a na nagraniach. Zabrałem się więc za rozwijanie wątków, które zostały słabo omówione. I tak powstał cały oddzielny klip o procesorze 386, potem o DOSie, potem o ograniczeniach pamięci w postaci 640 KB, potem o Windowsie 95, czy o instalowaniu systemu na starych sprzętach. Wszystkie te klipy miały być jedynie krótkim, kilkuminutowym dodatkiem do tego właśnie materiału. I to właśnie dlatego w tych pierwszych klipach tak rozpaczam nad ich długością. One po prostu miały być tylko DLC-kiem. Przez te 2 lata prowadzenia kanału sporo się nauczyłem, a przynajmniej nie mówię już by the way co drugi akapit. Chodzi mi jednak taki pomysł po głowie, aby zrobić remastery starszych klipów z jakimś profesjonalnym lektorem i przy okazji z poprawionymi błędami, które naturalnie się do klipów wkradają. To może brzmieć naprawdę fajnie, ale też nie działoby się za często, bo zamówienie lektora do tekstu, który ma 30 tysięcy znaków, tanie nie jest. Zwłaszcza jeśli miałby to być jakiś znany głos. Dajcie znać, co o tym myślicie. A jeśli zastanawiacie się, czy słyszeliście przed chwilą pana knapika, czy głos pana z nawigacji, to spieszę z wyjaśnieniami. Nie, to zasługa syntezatora mowy, który jest rozwijany przez widzów, którzy się ze mną skontaktowali. Linki na ich kanały znajdziecie w opisie. Dzięki za uwagę i do usłyszenia.